Z tej strony Karolina Kotek, Dynamics 365 CRM Junior Consultant. W dzisiejszym odcinku Out of the Box zaprezentuję Wam nowe udogodnienie, jakie Microsoft oferuje swoim użytkownikom. Nowa funkcja umożliwia tworzenie notatek w niezapisanych jeszcze rekordach, dzięki czemu można opisywać przydatne później szczegóły, co znacząco usprawnia komunikację w zespole. Ale jak taką funkcję włączyć? Sprawa jest bardzo prosta. Wchodzimy do Make Power Apps i wybieramy tabelę. Na której chcemy włączyć naszą funkcję. W moim przypadku będzie to szansa sprzedaży. Następnie wybieramy formularz. I zaznaczamy oś czasu, lub jeśli jeszcze. Nie macie na formularzu osi czasu, to musicie ją dodać. I tutaj po prawej stronie szukamy uwagi i zaznaczamy włącz, aby utworzyć uwagę przed zapisaniem formularza. Następnie nasz formularz publikujemy i to właściwie tyle. Teraz po zapisaniu będziemy mogli przejść do aplikacji. I tutaj już możemy stworzyć nową szansę sprzedaży. I tutaj, jak widzicie, mogę stworzyć na jeszcze niezapisanym rekordzie notatkę, mogę jej nadać tytuł i wpisać to, czego potrzebuję. Po czym dodaję notatkę, i po zapisaniu rekordu notatka będzie na nim widoczna. Czy taka funkcja jest przydatna? Ocencie sami, ale z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość komunikacji w zespole. Jeśli to wideo było dla Ciebie przydatne, zostaw po sobie ślad w postaci łapki i subskrypcji. Ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków Out of the Box.